Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest niedziela i minęła 21, nawet 21.02, a jak minęła 21.02 i jest niedziela, to już na pewno czas na wasze ukochane, wyczekiwane, najlepsze na świecie show internetowe. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Sunday Night Live, a dziś wydanie no, super specjalne. Bardzo prosiliście o tego gościa, to się doczekaliście. Andrzej Stankiewicz. Witam serdecznie, Tomku, kłaniam się nisko, drodzy Państwo. Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu, twórca no, mega popularnego słuchowiska politycznego, czyli Stan Wyjątkowy. Wraz z Kamilem Dziubką, Dominiką Długosz i Renatą Grochal. Tak, no, oczywiście nie można pominąć koleżanek i kolegi, no ale tu wiadomo, że Stan Wyjątkowy zaczął się od Andrzeja Stankiewicza. Wiesz co, dużo osób tutaj, moich oglądaczy, prosiło, żeby ciebie zaprosić. Dziękuję ci, że przyszedłeś, bo zajęty jesteś bardzo, bo to jeszcze Radio Z, zapomniałem przecież. Jeszcze niedziela jest Radio Z, więc jesteś obłożony tą pracą no, no, maksymalnie. Tym bardziej ci dziękuję, że na live'a przyszedłeś i sobie trochę porozmawiamy. Tomek mi tu kadzi, to nie jest żaden szczególny wysiłek, więc ja z dużą przyjemnością odpowiem na pytania. Ja bardzo lubię takie aktywne, na żywo, interaktywne formuły internetowe. Jest fantastycznie. O, pozdrawiam pana Andrzeja. Oh my god, mój ulubiony duet. Wiktoria, ty nie wiesz, czy to jest twój ulubiony duet, bo my z Andrzejem chyba jeszcze żadnego programu nie poprowadziliśmy. Proszę poczekać, jak my razem coś zrobimy. Dobry wieczór dobrym ludziom. No jest tak, jest zadowolenie. Stan Wyjątkowy jest także przez widzów Sekielski Sunday Night Live niezmiernie chętnie słuchany, oglądany i konsumowany. Andrzeju, jak patrzysz na to, co się dzieje, ile już lat w ogóle tak jesteś blisko polityki? Drodzy Państwo, realnie pierwsze wybory, to podobnie jak Dominika Długosz, pierwsze wybory, które zawodowo obsługiwałem, już jako profesjonalny dziennikarz, to są wybory parlamentarne w 1997 roku. A zatem no, już ponad ćwierć wieku. Zawodowo zajmuję się polityką, czy obserwowaniem polityki. Smuteczek. Nie! Drodzy Państwo, w ogóle... Nie, chodzi mi o to ćwierć wieku, wiesz jak to brzmi? Nie, ja właśnie specjalnie mówię ćwierć wieku, dekada, żeby brzmiało poważnie. Wiesz co, bardzo ciekawy czas. I zresztą ty wchodziłeś w podobnym momencie do mediów, więc dobrze wiesz, że to były fantastyczne lata. No ostatnie lata były szczególne w tym całym ćwierćwieczu. To prawda. W ogóle nie jest takie powiedzenie chińskie, obyś żył w ciekawych czasach, właściwie przekleństwo się mówi, że takie chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach i coś w tym jest, bo czasy nam się spisały znakomicie, jeśli chodzi o ciekawość i moc wydarzeń. Niestety wiele z tych wydarzeń jest smutnych i tragicznych, ale wiesz co, skupmy się na tej polskiej polityce, choć nawet pewnie ona dzisiaj w skali światowej nie jest najistotniejsza, Bliski Wschód, to co się dzieje i Ukraina, wiadomo, że to są wydarzenia no, najważniejsze, ale no, dla nas najważniejsze jest to, co się wydarzyło ale wiesz co, to wszystko, wbrew pozorom, to Państwo, jest wszystko dzisiaj bardzo powiązane, bo konflikt na Bliskim Wschodzie odciąga uwagę świata bardzo skutecznie od sytuacji na Ukrainie, a to z kolei wpływa na naszą pozycję i musimy się zastanowić, w jakim kierunku my idziemy. Zresztą przypomnę, przechodząc już stricte do polskiej polityki, że jedną z najbardziej zdumiewających rzeczy, którą zrobił Jarosław Kaczyński, był po pierwsze całkowite zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy i tutaj miał pełne poparcie i społeczne, i polityczne, ale potem drastyczny zwrot i właściwie w ostatnich miesiącach polityka jest najdelikatniej. Antyukraińska i to niestety jest norma, bo zawsze jak rządził PiS, to były napięte relacje z Ukrainą, a zatem gdyby Kaczyński rządził dzisiaj, to byłyby bardzo poważne dylematy, w jakim kierunku on w ogóle chce kraj prowadzić. Tak? Bo wydaje mi się, że on myśląc tylko o tym, żeby wygrać wybory, nie zastanawiał się co po nich. On postawił bardzo wiele, zrobił wszystko. Moim zdaniem nie zrobił jednej rzeczy, która mogła mu zapewnić zwycięstwo i zaraz pewnie o tym porozmawiamy. Natomiast w ramach naciągania reguł, zmiany zasad gry, przepraszam, bez przekroczenia tych zasad, przynajmniej na razie nie mamy dowodu, żeby były przekroczone zasady, to on zrobił absolutnie wszystko, żeby te wybory wygrać, nie bardzo zastanawiając się, co będzie dalej. Dobrze, a myślisz, że myślał o tym, że jeśli przegra,
to może nagle pojawić się silny już głos dotyczący jego politycznej emerytury. Głos w PiS-ie, który powie: panie prezesie, słuchaj, czas na zieloną trawkę. Drodzy państwo, Tomku, jeżeli masz 74 lata, jesteś jedynowładcą i podoba ci się to, jednocześnie widzisz, bo widzisz to po badaniach, widzisz po zmianie sceny politycznej, widzisz po problemach, jakie masz, po pandemii, po wojnie w Ukrainie, po inflacji wysokiej i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, że słabniesz jako formacja, to jest oczywiste, że pojawia ci się przed oczami widmo utraty władzy. Utrata władzy przez takiego polityka, który ma 74 lata i zbudował przez 8 lat państwo wokół siebie, sięgając po bardzo kontrowersyjne metody i wprost walcząc z opozycją w taki sposób, że kiedy straci władzę, nie może spodziewać się miłego traktowania, tylko musi się spodziewać rozliczeń i może się obawiać, że już nigdy do władzy nie wróci. Taki polityk musi się przed takimi wyborami zastanowić, co zrobić, żeby władzę nie stracić. I Kaczyński całego tego procesu myślowego dokonał, nie zrobił jednej rzeczy, którą podpowiadał mu Jacek Kurski, ale prezes jak to prezes, z wszystkimi się potrafi pokłócić, nawet z Jackiem Kurskim. Jacek Kurski otóż proponował mu zmianę ordynacji wyborczej. Żeby już po całości pójść. Polegało to na tym, że miała być ordynacja, proszę zwrócić uwagę, że w pewnym momencie, to było tak mniej więcej rok temu, Kaczyński zmienił organizację PiS-u. Do tej pory PiS był oparty na 41 okręgach, bo tak mamy zapisaną ordynację do Sejmu. Polska jest podzielona na 41 okręgów i on miał 41 struktur w partii. No logiczne, żeby każdy pracował nad danym okręgu, nad wyborem posłów. W pewnym momencie on zmienił tę organizację i stworzył 100 okręgów. I to było przygotowanie do zmiany w ordynacji, która miała polegać na tym, żeby Polskę podzielić na 100 okręgów. W mniejszych miejscowościach posłów wybieralibyśmy w ordynacji jednomandatowej. Jak do Senatu senatorów? Tak jak do Senatu senatorów. W małych miejscowościach, w okręgach jednomandatowych wygrywałby głównie PiS, może czasami PSL. A w większych miastach zachowana by była ordynacja proporcjonalna, czyli hasłowo w Warszawie Platforma bierze 10 posłów, ale jednocześnie PiS bierze tam tych 4 czy 5 swoich. W tej sytuacji symulacje pokazywały, że Prawo i Sprawiedliwość nadal mogłoby rządzić. I on nie poszedł ten jeden krok dalej, ale oprócz tego zrobił wszystko. Zmienił ordynację, dołożył punktów głosowań dla swojego elektoratu w małych miejscowościach, zaangażował TVP, a jak myślisz, dlaczego nie zrobił tego jednego kroku? No bo przecież by przepchnął te zmiany. Dlatego, że moim zdaniem u niego zwyciężyła obawa. On się bał jednej rzeczy, że on nie zapanuje nad tym, kto wejdzie w imieniu PiS-u do parlamentu. On się bardzo realnie obawia, bo dzisiaj, drodzy państwo, on układa listy. Gdyby była ordynacja mieszana i w pewnych okręgach byłyby wybory jednomandatowe, to wtedy bardzo liczy się osobista popularność danego kandydata. Widzieli to państwo na przykładzie Sosnowca ostatnio, kiedy radny lokalny wygrał z Włodzimierzem Czarzastym. Więc on się bał, że będą wchodzić ludzie, na którymi on nie będzie miał kontroli i on co prawda wygra wybory, ale nie będzie kontrolował partii. Więc taka wewnętrzna obawa plus obawa o losy jego towarzyszy. Proszę zwrócić uwagę, że jednym ze strategicznych dzisiaj wiemy błędów Kaczyńskiego było to, że źle ułożył listy. On tych swoich dinozaurów, takich jak Marek Kuchciński, taki jak Marek Suski, poumieszczał na eksponowanych miejscach. Oni zrobili bardzo słabe wyniki. No, Leonard Krasulski, no, taki sprawdzony towarzysz naprawdę od 4 dekad, z pierwszego miejsca w Elblągu został prześcignięty przez 2 młodszych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje, że ta lista była źle ułożona. Tak? Więc on chciał zapewnić pewien fundusz emerytalny swoim towarzyszom, jednocześnie wiedział, że jak oni będą w parlamencie, to będzie ich kontrolował. A z drugiej strony zmiana ordynacji doprowadziłaby do tego, że on mógłby stracić kontrolę nad klubem. Więc u niego myślenie o partii zawsze jest pierwsze. Tak? Dlatego on nie przeprowadził takiego procesu. Myślę, że dzisiaj żałuje, bo gdyby zmienił ordynację, a projekt gotowy leżał na stole, to dzisiaj by pewnie nadal rządził. No i dobra, i czy dzisiaj według ciebie jest już w PiS-ie atmosfera, żeby go rozliczyć z tego? Nie, powiem ci, kiedy się pojawi atmosfera. Drodzy państwo, jest dzisiaj tak, oni są w totalnym szoku. Naprawdę, tam się dzieje po prostu implozja. Nikt z nich się tego nie spodziewał. Bo takiej sytuacji w polskiej polityce nie było. Generalnie
polska polityka w ostatnich 8 latach zaprzecza wszystkim regułom, które były wcześniej. Na przykład nigdy nie rządziło samo jedno ugrupowanie, prawda? A mieliśmy tak za rządów Prawa i Sprawiedliwości, oni rządzili sami dwie kadencje. Teraz mamy sytuację, że zwycięzca nie jest w stanie zbudować koalicji. Ale dlaczego oni nie są w stanie zbudować koalicji? Oni nie są w stanie zbudować koalicji, dlatego że Kaczyński przez 8 lat prowadził taką politykę, że dzisiaj nie jest w stanie znaleźć koalicjanta. Zresztą politykę konfrontacji. To słuchaj, ale Tomek, no obserwujemy tę politykę od lat. Gdzie kończą jego koalicjanci? Na cmentarzu, w psychiatryku, na emigracji. I te partie, które współtworzyły koalicję z PiS-em, najczęściej nie istnieją. Jedyną, która ocalała, to jest Solidarna Polska Ziobry czy Suwerenna Polska Ziobry, ale to jest de facto część PiS-u. To jest de facto część tego obozu, ich odmienność, ich odrębność jest sztuczna. Natomiast nie ma Samoobrony, nie ma Ligi Polskich Rodzin, nie ma partii Gowina, nie ma Lepera w polskiej polityce, nie ma Giertycha, nie ma Gowina. Więc nikt o zdrowych zmysłach dzisiaj, czy jesteś w Konfederacji, czy jesteś w PSL-u, w ogóle nie rozważa współpracy z Kaczyńskim. Inna rzecz, że i Konfederacja, i PSL, no jedyne dwie partie, z którymi on mógłby współpracować, były tak tępione przez ostatnie 8 lat, ale to tak tępione. I nie tylko chodzi o to, że nie były pokazywane w telewizji, były wyzywane, działacze byli przejmowani. Przecież Kaczyński w pierwszej kadencji rządu 2015-19 próbował rozebrać klub PSL-u. I się udało zachować klub tylko dlatego, że pożyczyli sobie posłów z Platformy. Nie mieli wicemarszałka, bo Kaczyński nie chciał dać. Wydał dyrektywę zniszczenia PSL-u. Co było też strategicznym błędem, dlatego że nie jesteś w stanie w ciągu 4 czy 8 lat zniszczyć partii, która jest głęboko zakorzeniona na przykład w samorządach. Tak? Walczył z Konfederacją do samego końca. Czyli walczył z kimś, co widząc po sondażach może mu dać władzę. Więc to są strategiczne błędy, które on popełnił. Proszę zwrócić uwagę, mówią ministrowie, absolutnie wobec niego lojalni. Teraz się stali otwarci. Sasin mówi, no to orzeczenie w sprawie aborcji. Jadwiga Emilewicz mówi podobnie, ale ona nie weszła do Sejmu, więc ona już jest trochę na marginesie. Sasin mówi, no ale to orzeczenie w sprawie aborcji, to ono nam doprowadziło do tąpnięcia. Tak, doprowadziło, ale kto odpowiada za to orzeczenie? Kaczyński. Czarnek mówi, nie dbaliśmy o koalicjanta przez ostatnie 2 lata. No, no tak, ale to była decyzja też Kaczyńskiego, którą Czarnek wykonywał. Były tłuste koty. No były tłuste koty. Ale Kaczyński na to pozwolił. No właśnie, no dobrze, no ale jeśli wszyscy widzą, że to są błędy, bo ja rozumiem, że jeśli oni mówią wprost, błędem było to, że istniały te umowne tłuste koty, to też w domyśle z tyłu głowy, jeśli nawet tego głośno nie artykułują, mają, okej, ale to szef na nie pozwolił, tak? Znaczy, jeśli, no, jeśli czegoś tam nie zmieniono, Tomek, to nie zmieniono, bo Kaczyński na to nie pozwolił. Czy taki poseł... I teraz jest pytanie, słuchaj, no Kaczyński jest emerytem, no. Zaraz ci powiem o rozliczeniu. Jest już emerytem. Czy naprawdę ludzie od niego jeszcze dużo młodsi, typu Czarnek, którzy mają swoje ambicje, którzy mają jeszcze w polityce mogą jeszcze spędzić kolejne ćwierć 30 wieku, lat, no. To na co oni mają czekać? Znaczy wiesz, bo za chwilę już ci tłumaczę. Zrobi się sytuacja, że nie będzie czego też zbierać, nie? Jest tak, że po tej implozji, która tam nastąpiła, tam się dzieją rozmaite przetasowania i proszę zobaczyć, że oni zbudowali przez 8 lat gigantyczny aparat państwowy. Zajęli wszystkie instytucje, zajęli spółki Skarbu Państwa, no przejęli co się dało. Masa ludzi żywiła się z tego obozu. Oni dzisiaj wiedzą, że w perspektywie najpóźniej końca roku tracą pracę. I teraz część z nich liczy na to, że odnajdą się na przykład w samorządach. Że gdzieś się przykleją przy okazji wyborów samorządowych, że wejdą może do sejmiku, może do jakiegoś powiatu, może do rady gminy, to nie będą wielkie frukty, ale już jak się tam jest, no to jakieś spółki komunalne i tak dalej, i tak dalej. No można się zaczepić, więc oni będą na razie lojalni, bo to Kaczyński układa listy w wyborach samorządowych. Będzie wojna gigantyczna, już europosłowie PiS-u są załamani, bo wiedzą, że będzie bardzo duża liczba chętnych do startowania do europarlamentu. Bo jeżeli partia nie ma władzy, to bycie europosłem jest jednym z najbardziej atrakcyjnych stanowisk. Natomiast realnie, kiedy może dojść do tąpnięcia, i on to już wie, on już zaczyna szukać kandydata na prezydenta. Jeżeli PiS, znaczy samo wyłanianie kandydata na prezydenta będzie niezwykle trudnym dla PiS-u procesem, bo kandydatów chętnych jest wielu. Ale ostatnie wypowiedzi Kaczyńskiego, polecam Państwu,
może na przyspieszonym tempie. Jego takie prawie godzinne wystąpienie w Spale w minioną sobotę na zjeździe klubów Gazety Polskiej, on tam pojechał świętować, a okazało się, że to się przeistoczyło w stypę. Tak. I on tam dokonuje takiej analizy, dlaczego przegraliśmy. I on mówi między innymi to, że zmienili się wyborcy i że my, żeby wygrywać, musimy się zmienić, bo zmienili się wyborcy. Umarło ponad milion osób. Ponad milion osób, z których spora część w ostatnich, jakby w ciągu ostatnich 8 lat rządu PiS-u, zwłaszcza w ciągu ostatnich 4 lat. Spora część to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i on wie, że ci młodzi, którzy się zmobilizowali, którzy zagłosowali na trzecią drogę, którzy doprowadzili do gigantycznej frekwencji w dużych miastach, oni nie zagłosują na PiS, chyba że się PiS zmieni. Dlatego on zaczyna szukać młodych kandydatów na prezydenta, dlatego że jeżeli on przegra wybory prezydenckie, to będzie absolutnie jego koniec. Jedyną szansą, żeby pokazać swoim ludziom, że ja jestem w grze i mam instrument, żeby walczyć z Tuskiem, jest utrzymanie prezydentury, jest posiadanie własnego prezydenta. Jeżeli on za półtora roku nie będzie miał prezydenta, to nie ma Prawa i Sprawiedliwości jako liczącej się partii. Ona jako w pewien fundusz emerytalny może istnieć i Kaczyński może startować w kolejnych wyborach, ale wtedy ewidentnie zaczną się przetasowania, bo część ludzi uzna, że oni z Kaczyńskim już za daleko nie dojadą. No dobrze, ale czy nie jest tak, że teraz Kaczyński właśnie za chwilę straci wszystkie narzędzia, bo Trybunał Konstytucyjny słuchał się o tyle i o ile samego Kaczyńskiego, a im bliżej było końca tej kadencji, to się słuchało coraz mniej. Choćby fakt dotyczący ustawy o sądzie nowelizacji na orzeczenie w sprawie KPO. Prezydent odsyła to do Trybunału Konstytucyjnego, wbrew oczekiwaniom zresztą PiS-u, a PiS, który ustami Morawieckiego prosi Trybunał Konstytucyjny o jak najszybsze rozpatrzenie tej sprawy, Trybunał Konstytucyjny w ogóle się za nią nie bierze. Poczekaj, i chodzi mi o to, że tak, że oczywiście zostaje ten Trybunał Konstytucyjny i zostaje prezydent, tak? I Kaczyński nagle, wiesz, znaczy siedzi w ławach opozycyjnych, ma tych 194 posłów, dobra, ale nie ma nic więcej. Najwyższa Izba Kontroli jest poza jego zasięgiem i myślę, że Banaś przez najbliższe pół roku będzie rozliczał ekipę PiS-u i będzie wyciągał jeszcze rozmaite rzeczy. On już ma parę rzeczy. Tak, no ale wiesz, znaczy... No pełna zgoda, nie, znaczy Banaś... I chodzi mi o to tak, że głównym politykiem dzisiaj na prawicy staje się Andrzej Duda. I pytanie, czy nie dojdzie tutaj, wiesz, Mastalerek, który mówi Kaczyński na emeryturę, tak, dość tak odważnie, później Kaczyński nie przychodzi do prezydenta na konsultacje powyborcze w sprawach nowego rządu. Zauważ, to też jest takie, moim zdaniem, mocno znaczące. Kaczyński, który lekceważy sobie wizytę w pałacu prezydenckim. No, ale to jest właśnie ten sposób uprawiania polityki. On po 8 latach jedynowładztwa, kiedy był najważniejszym człowiekiem, nie będzie szedł na jakieś tam konsultacje. Powiem więcej. To przeszło niezauważone w tym wystąpieniu w Spale. On mu tradycyjnie, jako jeden z powodów przegranej, wymienia sytuację w sądownictwie. Mówi, że sądów nie udało się zmienić, przez to nie udało się uzdrowić aparatu państwa, bo każda głęboka zmiana musi być także głęboko zmianą personalną, a takie zmiany personalne w instytucjach byłyby blokowane przez sądy. I mówi, że jednak jest tak, że ten atak w sprawie sądownictwa, to nie przyszedł tylko z Unii Europejskiej, że decydujący cios został zadany w Polsce. Do przez kogo mówi? Oczywiście. Więc jest oczywiście tak, drodzy państwo, że jeżeli szefem gabinetu prezydenta zostaje w tej chwili Marcin Mastalerek, wyrzucony przez Kaczyńskiego z PiS-u w 2015 roku i kiedy po tych wygranych w 2015 w ogóle Mastalerek próbował sobie coś znaleźć, zaczepił się w Orlenie, wtedy jeszcze nie było tam Obajtka, tylko był Wojciech Jasiński, kumpel Kaczyńskiego, no to Jasiński dostał polecenie w ogóle wyrzucenia Mastalerka. Więc jeżeli dzisiaj Mastalerek przychodzi na szefa gabinetu prezydenta, to on oczywiście będzie werbalnie atakował Tuska, ale realnie gra będzie między Dudą a Kaczyńskim i dla Dudy to jest okazja, po pierwsze, żeby się wybić na niepodległość, po drugie, Duda musi się spodziewać, że w ramach rozliczeń część odpowiedzialności Kaczyński będzie na niego przerzucał. Wetował sądy, Lex Czarnek, tośmo owo, tak? Więc będzie tutaj coraz więcej ataków na Dudę przeprowadzanych i teraz mówisz o tym, co on ma, czego nie ma. W
wciąż jest tak, że ma... Znaczy nie, bo ty zakładasz, że on się utrzyma spokojnie do wyborów prezydenckich. Tak uważam. A ja stawiam ryzykowną być może tezę, że powiem ci, dlaczego tak uważam. Że Brutus być może już idzie korytarzami pałacu. Jeżeli Brutusem wiesz. Jest Zbigniew Ziobro, no to wiesz co, to jest trochę jak żart, bo ja się zgadzam z Michałem Kamińskim, że Ziobro ma wszystkie wady Kaczyńskiego i żadne jego zalety. Więc nie, znaczy tam na pewno są politycy, tacy jak wspomnieliśmy, Czarnka, którzy mają swoje ambicje. Czarnek jest młody, nie ma 50 lat, on jest młodszy ode mnie. Trudno w to uwierzyć. Natomiast zobacz, pierwszą fundamentalną rzeczą... Ale masz Morawiecki, który też ma swoje ambicje. To prawda, ale na niego pójdzie, zostanie zwalona część odpowiedzialności za przegraną. Już są takie próby. No okładkę miałeś, tak? Sieci czy tam do rzeczy? Do rzeczy. Do rzeczy. Do rzeczy, tak. Więc po pierwsze Kaczyński ma pieniądze, drodzy państwo. To znaczy, on będzie miał wciąż najwięcej pieniędzy z budżetu państwa, bo partie, które wprowadzą parlamentarzystów, dostają pieniądze, a te, które prowadzą najwięcej parlamentarzystów, dostają najwięcej pieniędzy. Ja teraz z głowy mówię, ale on pewnie będzie dostawał no 20-25 milionów rocznie. On. I teraz nikt mu tego nie zabierze. Gdyby doszło do rozłamu, ktoś odszedł, coś nowego powołał, to ta nowa partia, to coś nowego, nie będzie mieć pieniędzy. On będzie miał gigantyczne pieniądze do uprawiania polityki. Już nie mówię o zaskórniakach, które PiS ma, dlatego że wszystkie prezesi tych wszystkich spółek, tych molochów przez lata finansowali PiS. Więc on ma pieniądze i każdy, kto będzie chciał dokonać rozłamu, ryzykuje, że wyląduje bez kasy. To po pierwsze. Po drugie, ma w tym Trybunale Konstytucyjnym, bez względu na to, co zrobi nowa władza, może unieważnić wybór części sędziów Trybunału, może odwołać tak zwanych dublerów. Natomiast on ma szansę zachować kontrolę nad Trybunałem co najmniej do grudnia przyszłego roku, kiedy odchodzi stamtąd Przyłębska. Tak? I wtedy nastąpi wymiana kilkorga sędziów Trybunału i on wtedy w przyszłym roku w grudniu może stracić kontrolę nad Trybunałem, ale wciąż go ma. Adam Klapiński, drodzy państwo, Narodowy Bank Polski może tak dorżnąć rząd, że się w głowie nie będzie mieścić, tak? Poprzez Radę Polityki Pieniężnej, która wciąż jest pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości. Systematycznie nowa władza będzie tam wprowadzać swoich ludzi, ale wciąż to będzie głównie Glapiński i ludzie z PiS-u. I teraz tak, ja kiedyś pisałem taki duży portret Glapińskiego. Glapiński wszedł najpierw do Rady Polityki Pieniężnej jako przedstawiciel PiS-u, kiedy PiS był w opozycji. I on wtedy... Zawsze rządziła Platforma, zawsze głosował za podwyższaniem stóp procentowych. Był takim balcerowiczowskim jastrzębiem. Po czym, gdy został prezesem NBP-u i rządził PiS, to on zawsze dążył do tego, żeby te stopy utrzymywać na niskim poziomie. Co chcę powiedzieć? Moim zdaniem teraz polityka NBP-u będzie taka, żeby utrudniać rządowi działania, on będzie podwyższał stopy procentowe. Bardzo trudna sytuacja. Dlaczego drugi element finansowy? To jest bardzo ważne. Komisja Nadzoru Finansowego. To jest komisja, która kontroluje sytuację w sektorze finansowym, na przykład w sektorze bankowym, ale też zatwierdza nominacje na najwyższe stanowiska finansowe. Jak ktoś po prostu nie ma doświadczenia, to KNF mu nie daje zgody. I teraz na dniach, do końca listopada, jeżeli rząd Morawieckiego się utrzyma, jeżeli prezydent przeciągnie procedurę zmiany rządu... To Morawiecki, tak? Obsadzi szefa KNF-u. I teraz PiS będzie miało tak... Będą mieli... Prezesa Narodowego Banku Polskiego kadencja Glapińskiego kończy się w roku 2028, a zatem cały rząd, jeżeli ta nowa koalicja otworzy rząd i przetrwa 4 lata, 2023 do 2027, cały czas się będą bujać z Glapińskim. Chyba, że wymyślą jakiś myk, ale no, trudno sobie wyobrazić, bo ma konstytucyjną kadencję. Będzie KNF, 5-letnia kadencja. Dwie potężne instytucje, a rząd będzie miał tylko Ministerstwo Finansów. Więc to jest drugi element, który pokazuje kontrolę nad sektorem finansowym bardzo poważną. Wciąż mają swoich ludzi w sądownictwie. Prezesem Sądu Najwyższego jest Małgorzata Manowska z ich wyboru. Mają wielu prezesów sądów okręgowych. Mają ludzi zakorzenionych w prokuraturze, bo Ziobro przed wyborami był na tyle zapobiegliwy, że umocnił prokuratora krajowego, swojego przyjaciela, świadka na ślubie, Dariusza Barskiego. I teraz prokurator krajowy nie może zostać odwołany bez zmiany ustawy.
A na to się musi zgodzić Duda. A zatem ja mogę tak mnożyć, bo takich przykładów jest jeszcze więcej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No przecież Maciej Świrski, no przecież to złoto. No ale dobrze, ale nie, ale poczekaj, nie, bo to wiesz co, ja teraz trochę pozbijam. No bo tak, proszę no, bardzo. Bo telewizje mogą zmienić bez, tam nie potrzeba żadnej ustawy, niczego. Nie, do, krewe, nie, do tego nie trzeba. No, ale to, patrz, zmieniają telewizję, więc zupełnie inny przekaz to idzie. Prawda. Tak? Teraz tak, no, no oczywiście prezes taki NBP ma kadencyjność swoją, no ale w przypadku, kiedy zostaje skazany za On ma bardzo duże zabezpieczenie. Dość powiedzieć, że kiedy Tusk zaczął opowiadać na spotkaniach z wyborcami, że wyprowadzi Glapińskiego, to zgłosili się do niego Leszek Balcerowicz, Hanna Konkiewicz-Balc i Marek Belka, czyli związani z opozycją, byli prezesi NBP-u i powiedzieli mu, żeby generalnie tak nie mówił. Bo to nikt tego na świecie nie zrozumie, jak będziemy mówić, że będziemy aresztować szefa NBP-u, więc... No dobrze, ale zostaje, dobrze, no to... Ja chcę powiedzieć, że to zostaje... odchodzenie Kaczyńskiego będzie nie będzie trwało. Nagłe. To tak, będzie trwało. Okej, ale, wiesz, ale to już nie jest ta sprawczość, którą miał no, przez... Bez wątpienia. Wiesz, przez 8 lat. On teraz ma różne hamulce czy kłody, które może... On może podkładać tak, tak, Tuskowi nóżkę. Tylko wiesz, znaczy ludzie, którzy tracą pracę, tracą stanowiska, wpływy, lokalną władzę i tak dalej, i tak dalej, stają się mniej już wyrozumiali. I co z tego, że ten Kaczyński będzie podkładał nogi Tuskowi, jak oni stracili, wiesz, wymierną kasę, wymierne wpływy. Pełna zgoda. I pytanie jest, czy ktoś nie powie sobie, niech dziadek idzie na emeryturę, po prostu. Rozumiesz, tym bardziej, że jak patrzyłem na niego pod koniec tej całej kampanii wyborczej, to on nie wyglądał na człowieka, który chciałby zaśpiewać Przeżyj to jeszcze raz. Nie? Znaczy, to nie jest ktoś w tym wieku z tą siłą, z tą energią, kto nadaje się do wielkich politycznych batalii, a tutaj kolejne batalie zapowiadają się równie ciężkie i wiesz, ostre. 74 lata, dwie operacje kolan, wszczepienie endoprotez, dwuletnia niemal kampania wyborcza, od powrotu Tuska do krajowej polityki latem 2021 roku właśnie trwa kampania, to taka intensywna, więc oczywiście on jest wykończony. Natomiast powiem tak, ja generalnie nie zakładam, że Kaczyński kiedykolwiek zrezygnuje z szefostwa Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeżeli zrobiłby to formalnie, w co nie wierzę, to zostanie jakimś dożywotnim honorowym prezesem, jak Korwin-Mikke w Nowej Nadziei Mentzena. I teraz jak chcą go wyrzucić, to nie wiedzą za bardzo jak. Znaczy, to jest... Oni nie mogą go, tak, z tego honorowego... Znaczy, mogą go wyrzucić z partii, ale z honorowym prezesem jest dożywotnie, tak głosi statut. No. Co chcę powiedzieć? Polityka jest całym życiem Kaczyńskiego. On nawet jeżeli nie będzie miał władzy, będzie chciał uprawiać politykę. Pytanie jest też takie, co realnie zamierza nowa koalicja zrobić samemu Kaczyńskiemu? Czy coś chce mu zrobić? Tak? Mówię o pewnych rozliczeniach, bo klimat jest taki, że duża część wyborców opozycji chce rozliczeń i Tusk to wie. Myślę, że cała liczba, że tak powiem, znaczy wszyscy wyborcy chcą rozliczeń. Wiesz co, myślę, że to jest takie bardzo... Wiesz co, to na pewno jest jedno z głównych uczuć, które łączy wyborców opozycji. Nie chcę się wypowiadać, czy wszyscy, bo wyobrażam sobie część kobiet, które poszły zagłosować przeciwko PiS-owi, na przykład ze względu na ustawę o zaostrzeniu przepisów aborcyjnych, niekoniecznie chcąc tam Kaczyńskiego za cokolwiek ścigać, ale odkładam to na bok. Rachunek krzywd jest realny i o ile przez lata było tak, że politycy się publicznie tłukli, a prywatnie wyglądało to nieco inaczej, o tyle przez te 8 lat się to zmieniło, to znaczy emocje są prawdziwe i ja na przykład, kiedy prowadzę program w Radiu Z, rozmowy z politykami i gaśnie czerwona lampka i nie jesteśmy już na antenie, to część nadal, Jacku, ale dlaczego mnie tak atakowałeś? Marcinie, no musiałem, przecież jesteśmy w jednym okręgu wyborczym, a część ludzi wstaje i nie podaje sobie rąk. Więc emocja jest prawdziwa, nawet jeżeli się nie pokłócili na antenie, to sobie nie podają rąk. A zatem emocja jest prawdziwa. Tusk ma też takie przekonanie, że system zbudowany przez Kaczyńskiego odpowiada za śmierć jego przyjaciela Pawła Adamowicza. Ma przekonanie, że próbowali samego Tuska wsadzić do więzienia poprzez kilka postępowań. I ja sam robiłem wywiad z Kaczyńskim, ja z nim regularnie przez nie wiem, ponad dekadę robiłem wywiady. W 2017 roku ostatni wywiad już jak PiS rządziło i on tam powiedział jasno, postępowania, w których Tusk powinien usłyszeć zarzuty. I Tusk przyjeżdżał na przesłuchanie jako szef Rady Europejskiej. Interesowali się jego synem, była komisja do spraw Amber Gold. Rachunek krzywd jest bardzo głęboki.
więc rozliczenia będą na pewno. To nie będzie tak jak w 2007 roku, kiedy Tusk wszedł do władzy, zrobił komisję, która miała ścigać naciski z czasów rządu pierwszego PiS-u 2005-2007 i właściwie nic nie zostało zrobione, tak? To była pewna, raczej chodziło o to, żeby gonić królika, niż realnie go złapać. Teraz emocja jest bardzo duża. W wielu konkretnych grupach zawodowych, społecznych jest oczekiwanie, że Tusk przywróci albo unormuje jakoś te porządki wprowadzone przez PiS, czy nauczyciele, czy mniejszości seksualne, czy media publiczne i tak dalej, i tak dalej. Więc jest oczekiwanie, że będą rozliczenia. Pytanie, jak one będą głębokie. Pytanie, co się stanie z Kaczyńskim. No, rozumiem, co do mnie mówisz, że Kaczyński traktuje partię jak coś swojego, swoje dziecko prywatne, tak, takie bardzo, i jest do tego przywiązany w sposób, który sprawia, że on i partia to jedno. Ale dobra, no, ale czy z punktu widzenia ludzi w PiS-ie nie jest dobrym momentem, choćby właśnie wybory prezydenckie, żeby powiedzieć, panie prezesie, stworzył pan partię, wciąż jeszcze możemy odzyskać władzę, być na fali, no, ale musi się pan pożegnać ze stanowiskiem prezesa, będzie pan dożywotnim prezesem, Andrzej kończy fuchę w Pałacu Prezydenckim, zrobimy jego twarzą PiS-u, bo kończy z dobrymi notowaniami, Andrzej poprze jednocześnie naszą tam kandydatkę, może to będzie pani Szydło, a może tam, nie wiem, Mateusz Morawiecki, na prezydenta, a sam zaangażuje się za chwilę w kampanię parlamentarną, a pan to wszystko przyklepie z góry, poklaszcze, powie, że tak robimy i dokonujemy zmiany pokoleniowej i wiesz, i wszystko się zmienia. Czy to jest w ogóle realne według ciebie, czy po prostu przez ambicje, podejście Kaczyńskiego do partii jako do swojej własności, to jest w ogóle nie brane pod uwagę w PiS-ie? Mógłbym się z tobą założyć, że to nie jest realne, dlatego że on już te numery robił. W 2015 roku przecież on się schował, wystawił Andrzeja Dudę i Beatę Szydło, dzięki temu wygrał wybory, ale całe późniejsze rządy były zaprzeczeniem kampanii, bo to nie były nowe twarze PiS-u. To byli ludzie, którzy byli piątkami Kaczyńskiego, tak? Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że on mentalnie byłby zdolny do tego, żeby oddać kontrolę nad partią. Drodzy Państwo, przez ostatnie 8 lat partia Prawo i Sprawiedliwość była najważniejszą instytucją w Polsce. Czy państwo było podporządkowane interesom partii? To partia decydowała, kto dostaje jakąś nominację. Partia potem popierała od tych ludzi haracz za zajmowanie takich stanowisk. Partia zajmowała absolutnie wszystkie instytucje państwowe. Partia wyznaczała sprawiedliwość. Proszę zobaczyć, że Bartłomiej Misiewicz nie został w żaden sposób formalny, bo tam potem zmienił jakieś sprawy korupcyjne, ale odkładał to na bok. Natomiast za przekroczenie uprawnień, kiedy był współpracownikiem Antoniego Macierewicza, nie odpowiadał przed żadną prokuraturą. Sąd partyjny się zebrał, powiedział, o, niegodzien on, i go wyrzucili. Więc były alternatywne instytucje. I instytucje partyjne zawsze miały pierwszeństwo, tak? Co było ważne dla Morawieckiego? To, jak został premierem? Na pewno. Ale jeszcze ważniejsze było to, że został po jakimś czasie wiceprezesem PiS-u, bo to ugruntowało jego pozycję, tak? Natomiast ja uważam, że jak znam obsesję Kaczyńskiego żeby panować nad partią, uważam, że to po prostu nie jest możliwe, chyba że to będzie kolejny trik. I ja jeszcze uważam jedno, jak znam jego metodę polityczną, jak słucham jego wystąpień, on akurat na takich dłuższych wystąpieniach, drodzy Państwo, jest dość szczery. Na takich, które... Jak Putin. Bo nie na tych wystąpieniach, jak tam mówi do wielu ludzi na spotkaniach wyborczych, tylko jeżeli jest taka atmosfera, on ma takie poczucie, że mówi do swoich, to się bardziej trochę otwiera i dlatego w tej spale moim zdaniem on mówił bardzo szczerze. Natomiast tak, on moim zdaniem nie postawi ani, ja dzisiaj tak uważam, po tym jego wystąpieniu, jak on zrozumiał, że elektorat się zmienił, jak on zrozumiał, że on wściekł ludzi swoimi rządami. Uważam, że on nie wystawi ani Beaty Szydło, ani Mateusza Morawieckiego. Uważam, że on będzie szukał młodszego polityka. I jest taki człowiek, o którym plotkuje się od jakiegoś czasu, wojewoda mazowiecki, Tobiasz Bocheński. Młody polityk, polityk młodego pokolenia, który ma bardzo duże parcie na karierę. Jeszcze go państwo nie widzą, ale mówi się też o Kacprze Płażyńskim. Szukałbym gdzieś tam. Beata Szydło
To już schodzący polityk. To już ten elektorat, którego nie ma. Mateusz Morawiecki, no, on przegrał wybory, był jedną z dwóch obok Kaczyńskiego twarzy. To nie pomogło Prawu i Sprawiedliwości. No, rzeczy, które opowiada Morawiecki, on już mówi takie rzeczy, że po prostu zęby bolą. No, więc on tej partii po prostu realnie zaszkodził też tym, w jaki sposób mówi, co mówi, niewiarygodnością, też ukrywaniem majątku i wieloma innymi rzeczami. Moim zdaniem on nie ma szans startować. Jeżeli Kaczyński chce wygrać, a ja uważam, że on chce wygrać wybory prezydenckie, bo to pokaże, że on jest w grze, to moim zdaniem poszuka kogoś innego. I teraz pytanie jest takie, jak zachowa się Szydło, która zagryzała zęby od grudnia 2017 roku, kiedy ją upokorzył, wyrzucił i powołał na premiera Morawieckiego. Jak zachowa się Morawiecki? Jak zachowa się Morawiecki? Jak zachowa się Elżbieta Witek? Ona także ma ambicje prezydenckie. I jak zachowa się w tym wszystkim jeszcze środowisko Zbigniewa Ziobry? Ja go nie przeceniam dla jasności, natomiast no, on ma jakiś swój elektorat, tak? Uważam, że to będzie test, sposób wyboru kandydata i kto nim będzie i jak się PiS przy tej okazji zachowa. Uważam, że to będzie kluczowe, dlatego że sądzę, że Kaczyńskiemu jeszcze przez ten, powiedzmy, rok kontrola nad tymi instytucjami, które ma, kontrola nad Trybunałem, jakieś relacje z Dudą, one się będą moim zdaniem pogarszać, ale jednak jakieś środowiska PiSu będą prowadzić do tego, że on będzie w stanie spowalniać erozję swojego poparcia, spowalniać erozję partii, tak? Natomiast jeżeli chce wygrać wybory prezydenckie, to musi zrobić coś nieszablonowego, a Beata Szydło to jest szablonowe zagranie. A zatem, jeżeli część polityków popularnych, jednak w miarę takich jak ona, jak Witek, zrozumieją, że gra idzie w innym kierunku, no to może się pojawić alternatywne rozwiązanie. Może być kilku kandydatów. Szydło już nie będzie miała wątpliwości, że Kaczyński kasę kontroluje, że on ma tam Glapińskiego w NBP-ie. Ona ma tu i teraz pewien ostatni moment, jeżeli chce jeszcze wrócić do krajowej polityki na eksponowane stanowisko. I ona może zaryzykować na przykład samodzielny start, tak? Wbrew Kaczyńskiemu. I wtedy to może być realnie prawdziwy kryzys w tym obozie, tak? Czyli jest ktoś, kto jest popularny, kto ma jakieś doświadczenie polityczne, ma jakąś pozycję polityczną, jest w stanie mniej więcej sfinansować kampanię i rzuca wyzwanie. Ja bym tutaj szukał realnego zagrożenia dla Kaczyńskiego, bo on jest właśnie wpadł w takie nożyce. Z jednej strony ma grupę ambitnych polityków, którzy są wobec niego lojalni, bo on decyduje wciąż o tym, kto będzie kandydatem na prezydenta, a z drugiej strony część z tych polityków, czy większość, albo każdy z nich właściwie nie rokuje, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Pewnie każdy z nich przegra z Trzaskowskim. A zatem Kaczyński musi szukać alternatywnego rozwiązania, kogoś, kto mógłby zawalczyć z Trzaskowskim. Ty pewien sznycz Trzaskowskiego, młodszy kandydat. Natomiast, żeby nie było dysproporcji jakiejś takiej bardzo poważnej, wizerunkowej, intelektualnej. Ale wiesz co, przypomnij sobie, jak zaczynał Andrzej Duda, znaczy nikt nie dawał mu szans, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, który nie wierzył w to, że Andrzej Duda wygra w wyborach prezydenckich. Tylko ja uważam, że sytuacja będzie inna. Wiesz dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jesteśmy po 8 latach rządów i inaczej będzie traktowany kandydat Kaczyńskiego w roku 2025, a inaczej był traktowany w roku 2015, tak? To znaczy... Zgoda, tak, masz, ja wiem o co znaczy, chodzi o to, że dzisiaj, czy w 2025 będzie wiadomo, że za tym kandydatem stoi Kaczyński i wiadomo, co oznaczają rządy Kaczyńskiego, tak? Okej, ale będziemy też po półtora roku ciężkich rządów tej opozycji demokratycznej, tak to nazywanej. Prawda. To, co zdaje się w gospodarce ma się wydarzyć złego, to dopiero przed nami. Więc wiesz, będzie taka, może być taka zwykła frustracja też wyborców, że niewiele przez te półtora roku się wydarzyło, że tutaj głosowano, wiesz, 11 milionów 600 tysięcy osób za zmianą, a tej zmiany nie ma, bo wiele rzeczy jest blokowanych, bo wiele rzeczy nie da się przeprowadzić i ogólna frustracja dlatego może też jak słyszę sprawić. O przymiarkach w otoczeniu Tuska, przymiarkach do konkretnego programu gospodarczego, to on, mówiąc zupełnie szczerze i wprost, jest rozważany pod kątem też wyborów prezydenckich. To znaczy moim zdaniem, analizy wskazują na to, że do wyborów prezydenckich katastrofy nie będzie. I w związku z tym ten nowy gabinet nie planuje, czy inaczej Tusk i jego otoczenie, tak mówmy, nie planuje żadnych drastycznych kroków do wyborów prezydenckich, bo oni sobie zdają sprawę z tego zagrożenia, że jeżeli hasłowo
obejmą rządy i zaczną, nie wiem, ograniczać 500+, odbierać niektórym ludziom 500+, to strach pójdzie szeroki i oni stracą, przegrają wybory samorządowe, przegrają wybory europejskie, przegrają wybory prezydenckie. Jeżeli Kaczyński byłby w stanie wygrać wybory samorządowe na poziomie sejmików, wybory europejskie byłby w stanie wygrać, to on się umocni. To ewidentnie jest tak, że wszyscy, którzy myślą o jakiejś niezależności wewnątrz PiS-u, będą spacyfikowani. A zatem nikt w tej chwili realnie w otoczeniu Tuska nie rozważa jakichś drastycznych cięć, jakichś drastycznych zmian. Będą jakoś szukać oszczędności, będą wypowiadać jakieś umowy podpisywane przez PiS i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze socjalne, to one nie będą ścinane. Są pytania do nas. Super podziękowania od Marka Wilczaka. Dziękujemy, Marek. Anna pyta, czy faktycznie Kaczyński był świadomy nadchodzącej porażki? On chyba utrzymywany był w ciemnym pokoju. Drodzy Państwo, kazałeś się włączyć telefon. No. Więc włączę go. Powiem tak, nie był świadomy. Oni zrozumieli, że przegrali. Co tam masz na tym telefonie? Zaraz powiem. Oni zrozumieli, że przegrali w niedzielę po południu, kiedy zobaczyli, mieli doniesienia od swoich ludzi w komisjach wyborczych o gigantycznych kolejkach i wiedzieli, że to nie jest elektorat kościelny, bo to już nie była ta pora. Natomiast, mam takie badanie, to się nazywa tracking. PiS i Platforma jako najbogatsze partie robiły taki tracking. To jest ostatnie chyba 2 tygodnie przed wyborami. Bada się codziennie nastroje. I Kaczyński też w spale do trackingu, który robił PiS, nawiązuje. Ja mam tracking robiony dla Platformy. Mam 2 robione w czwartek, rozesłane w piątek. Przed wyborami. Przed wyborami. I robiony w piątek, a rozesłany już w ciszy wyborczej w sobotę. I ten Państwu zacytuję za chwilę. Dla jasności, jakby ci ludzie, którzy mi go dali, nie mieli interesu, żeby mną manipulować, dlatego, że była cisza wyborcza i nie mógłbym tego opisać. Więc jest napisane tak, że piszą oczywiście, elementem ważnym jest wyraźny i istotny statystycznie trend wznoszący się dla trzeciej drogi. Czyli oni przewidywali dobry wynik trzeciej drogi, natomiast pisali tak. Podtrzymujemy prognozę bardzo wysokiego wyniku PiS i duży odstęp między PiS-em i KO. Podwyższamy prognozowany wynik trzeciej drogi, obniżamy prognozowany wynik Konfederacji. Zaraz Państwu powiem, co to znaczy. Przewidywali tak. PiS 38,3, PO 29,3, a zatem 9 punktów różnicy. I to było robione dla Platformy. Trzecia droga 11,2, Lewica 9,3, Konfederacja 8,7. Tylko gdzie wszyscy popełnili błąd? Te modele były konstruowane do frekwencji 65%, a frekwencja była 10 punktów wyższa. A zatem, wracając do tego pytania, PiS miał podobne badania, dlatego oni zrozumieli wtedy, kiedy zobaczyli fizycznie te kolejki i wiedzieli, że to nie idzie ich elektorat. No to akurat było oczywiste. Więc ja miałem kontakt z jednym ze sztabowców PiS-u w wieczór wyborczy, to on mi napisał, że ich zdaniem exit pole nie są prawdziwe i że to jest pomyłka taka jak na Słowacji. Na Słowacji, drodzy Państwo, doszło do pomyłki. Jako zwycięstwo była wskazywana przez exit pole. A co on liczył, że mają ponad 40, tak? On uważał, że różnica między PiS-em a Platformą będzie wyższa, że będą mieli około 38%, Platforma będzie miała około 30, może 29, że ta różnica będzie znacznie wyższa i w związku z tym będą mieli około 200-210 mandatów. Kaczyński w spale mówi, że 210-215. Takie było liczenie. Tak? A resztę by sobie kupili? No, Konfederację by wzięli, kogoś by to kupili na wolnym rynku i oni dokładnie nad tym wariantem myśleli. Albo w sklepie z parlamentarzystami. W sklepie z nieużywanymi albo używanymi posłami. 210 to było takie minimum, które oni zakładali. Jak się ma 210 i konfederatów, no to ci konfederaci nawet jakby mieli 15, no to już jest 225 i to w ogóle jest żaden problem tam tych pozostałych kupić, da się ich rodzinom, wiceministrów i żaden problem. A jak nie, to się wyciągnie haki. Tylko
to było naiwne jednak. To znaczy brak alternatywnego myślenia, brak wariantu, to dzisiaj Czarnek o tym mówi, ale Czarnek też w tym projekcie uczestniczył w walki z PSL-em. No przecież na Lubelszczyźnie on próbował zamordować PSL jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy był wojewodą. Myślenie, że można tak zbudować szczelnie system informacyjny, instytucje państwa, że po dwóch kadencjach przyjdzie trzecia i jednak będziemy rządzić i nie budujemy alternatywnego rozwiązania, nie słuchamy ludzi, a byli tacy w PiS-ie, którzy mówili rok temu, dwa lata temu, słuchajcie, po co się z jakimiś mejzami dogadywać? Weźmy ten PSL, posuńmy się trochę, trochę im dajmy. W razie czego po kolejnych wyborach to będzie naturalny koalicjant, nie pójdzie z Tuskiem, tylko z nami. A jak po kolejnych wyborach my będziemy silni, to ich kopniemy w tyłek i nie będą potrzebni. Nie no, geniusz prezesa nakazywał walczyć z PSL-em do samego końca. Dziękuję za super naklejkę od Piotra, super podziękowania od Dominika, super podziękowania od Barbary z wiadomością serdeczne pozdrowienia dla SSNL. Panie Andrzeju, pyta Roby, kto zastąpi Kaczyńskiego, jeśli już zastąpi? Ja bym szukał, to pytanie jest fundamentalne takie, czy mówimy o realnej zmianie w tym obozie, czy mówimy o jakiejś koncesjonowanej zmianie, jeżeli Kaczyński wystawi jakiegoś figuranta. Jeżeli mam popatrzeć na realną zmianę, to uważam, że oczywiście, że Ziobro ma takie ambicje, ale uważam także, że nie ma szans. Znaczy on jednak, jego poglądy są zbyt radykalne. Sądzę, że Czarnek ma takie ambicje i uważam, że on jest o wiele sprawniejszym politykiem od Ziobry i wbrew pozorom on wcale nie jest taki radykalny. Ten jego radykalizm jest pewną pozą pod elektorat. Proszę zwrócić uwagę, jaki wynik uzyskał na Lubelszczyźnie. On jest chyba w top 10 polityków, jeśli chodzi o wynik w tych wyborach, a na pewno wśród polityków PiS-u. A zatem Czarnek, który jest relatywnie młody, tutaj szukałbym jakiegoś pomysłu. Andrzej Duda, mówiąc szczerze, nie uważam, że Andrzej Duda wróci do krajowej polityki, chyba że dojdzie do jakiejś masy zupełnych przypadków. Ale zobacz, taki na przykład Mastalerek by chciał rządzić partią, ale wie, że nie ma twarzy do tego. Bierze Andrzeja Dudę jako twarz pewnej operacji pod tytułem przejmujemy partię polityczną, prawie nieużywaną. Okay, tylko, wiesz, o co chodzi? Andrzej Duda zostaje twarzą. Ci wyborcy PiS-u go kochają, ale, to jest... także szerzej nawet. A pan Mastalerek jest po prostu, wiesz, wszechwładnym sekretarzem generalnym. No dobrze, ale co z Kaczyńskim wtedy? No nie, no już emeryturka, wiadomo. No to... I jednocześnie Kaczyński moim zdaniem nie przypadkiem zaczyna ostrzał Andrzeja Dudy, tak? To jest jasne, bo moim zdaniem też Kaczyński zdaje sobie, to, że na przykład on nie jedzie do Pałacu Prezydenckiego, to oczywiście afront, bo on nie lubi tego Dudy, nie szanuje go, ale też z drugiej strony myślę, że on gdzieś ma z tyłu głowy, że dziś, jeśli ktoś by mógł Kaczyńskiemu podłożyć jakąś nogę bardzo poważnie, to jest właśnie Duda. Pytanie jest, czy Duda ma takie ambicje, bo on ma taką pozycję, żeby spróbować to zrobić. Ale nie, teraz mówisz o ludziach za nim stojący. No to w tej chwili jest głównie Mastalerek, no. bo tam nastąpił eksodus, dwóch polityków odeszło z Pałacu Prezydenckiego, trzech z Pałacu Prezydenckiego do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. I Mastalerek jest ten w tej chwili jedynym człowiekiem od uprawiania polityki w obozie prezydenckim. A moim zdaniem w ogóle natomiast pierwszy... Długofalowo uważam, że kolejny polityk, którego wymienię, i to nie ulega w ogóle dla mnie najmniejszej wątpliwości, Patryk Jaki. Dość powiedzieć, przepraszam, on prowadzi zręczną politykę, bo buduje sobie taką twardą bazę, on osiąga bardzo dobre wyniki w kampaniach, jest w ogóle bardzo dobry w kampaniach. Jednocześnie on nie jest wprost człowiekiem Ziobry, wbrew temu, co się mówi. On budował sobie osobiste relacje z Kaczyńskim. Uczestniczył też w pracach Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości i podobno ta kampania internetowa, za którą odpowiadał, była prowadzona bardzo dobrze. A zatem to jest ewidentnie też polityk, może nie w pierwszym kroku, bo on jest jednak trochę za młody. Natomiast to jest ewidentny polityk, który w ciągu dekady chce odgrywać kluczową rolę. Myślę o premierostwie prezesurze głównej partii prawicowej, o prezydenturze. To ewidentnie kto jest ktoś taki. Czarnek na pewno. Jaki ile ma? 40 już ma? Ile? 40, 40 lat. To już wiesz, to już nie taki za młody. No. Okay, jeśli spojrzysz na przykład na prezydentów w Polsce, patrz Kwaśniewski, patrz Duda, to byli bardzo młodzi ludzie. Jak dzisiaj tak oceniam, jak mi samemu latka się posypały, to sobie mówię, to cholera, prawda. Ten Kwaśniewski to był straszny gówniarz, jak został prezydentem. To prawda. Więc tylko pytanie, czy w tej chwili się to zmieniło, czy nie?
pytanie jest też takie, czy jaki się na to zdecyduje. On jest bardzo też ostrożnym politykiem, jeżeli chodzi o pewne rozgrywki wewnątrzpartyjne, więc to jest ewidentnie też człowiek, który ma tego typu ambicje. O Bocheńskim wspomniałem, państwo go mniej znają. On jest bardzo ambitny, jego żona jest również bardzo ambitna w MSZ-cie. Ale ma już przerąbane, ponieważ jest na radarze Andrzeja. Andrzej, poczekaj, bo muszę przeczytać parę podziękowań naszym tym. Jasne, oczywiście, bo wiesz, to są takie tutaj zwyczaje. Przepraszam, że cię tak nie odrywam. Super podziękowania od Jacka Kondrackiego z wiadomością Jarek na emeryturę. Super naklejka od Ireneusza. Super podziękowania od Agnodar. Panie Andrzeju, kiedy jakaś nowa książka? Piotr pyta. Ty się panie zastanawiaj. Piotrze. Super naklejka od Maj Barbara 52. No, kiedy jakaś książeczka? Dzisiaj podpowiedziałem fantastycznej dziennikarce politycznej, która zadzwoniła i powiedziała, że chce napisać książkę i ja jej dałem temat. Super temat. Fantastyczny temat i dałem, napiszę, będzie super książka. Ja mówię szczerze, nie mam czasu. Ja bym chciał wejść tak głęboko w polską politykę, mieć kilka miesięcy, pogrzebać w łajnie, naprawdę utaplać się i to wszystko państwu opisać, ale naprawdę nie mam na to czasu. Może teraz będzie polityka trochę wolniejsza, ale z drugiej strony wraca taka prawdziwa polityka, którą my z Tomkiem pamiętamy sprzed tych 8 lat. Czyli są jacyś koalicjanci, oni się o coś spierają. Będą wynosić informacje. Będą wynosić informacje, ale generalnie coś się zaczyna, o coś chodzi, bo tak to było. Prezes powiedział, tak ma być, wszyscy morda w kubeł, bojkotować to medium, bojkotować tamto, atakować dziennikarzy, pluć na nich. No to nie była polityka, nie, tak? W żadnym wypadku, ale nie, zupełnie serio, zobacz, znaczy parlamentaryzm zamarł. Nie, no nie było parlamentaryzmu. Sejm pracował nocami, bo Kaczyński funkcjonuje w noc. Lubi w noc pospać sobie dłużej. Lubi sobie pospać rano i funkcjonował tak, jak prezes kazał, nie było polityki. No posłowie głosowali na nie wiadomo nad czym. No, okazywało się, że wspomniany Sasin idzie do radia rano i pytają go, no panie, ale tutaj pan jest sprawozdawcą pomysłu, żeby rozszerzyć granice Warszawy o podwarszawskie miejscowości. Był taki pomysł, żeby, ponieważ nie uda się wyborów wygrać w Warszawie, to trzeba te wsie, mówię też o swojej wsi, dołączyć do Warszawy, to wtedy no, te wieśniaki wybiorą jakiegoś naszego kandydata. No to było takie myślenie i Sasin był przedstawiany jako twórca tego projektu, poszedł do radia i nie wiedział, że jest twórcą tego projektu, więc no to był taki sposób uprawiania polityki, tak? Teraz będzie inaczej, jest więcej partii, jest to bardziej zróżnicowane, ale mimo wszystko uważam, widząc różnice w tej tworzącej się koalicji, widząc ryzyka, jakie ona bierze na siebie, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, jeżeli chodzi o jakieś wewnętrzne, bardzo poważne różnice światopoglądowe między konserwatywnym skrzydłem PSL-u, a lewicowym skrzydłem, czy razemowym skrzydłem lewicy, ja uważam, że te 8 lat Kaczyńskiego doprowadziły do tego, że to będzie ich bardzo cementować. Tak uważam, to znaczy on miał taki styl uprawiania polityki, tak gnoił właściwie całą tę opozycję, że oni dzisiaj, choćby się kłócili nie wiem o co. To przez 8 lat będą zjednoczeni. Zawsze będą mieli w głowie, że Kaczyński jest gdzieś z tyłu. Zgadzam się z tobą. Ten bicz, który tam cały czas był nad plecami. Super podziękowania od Jacka, dziękuję. Super podziękowania od Anny z pytaniem. Andrzeju, to do ciebie pytanie. Kogo widzisz na czele TVP? Tomek, a ja wtedy, drodzy państwo, jest to taki, pozdrawiam zresztą za czasów, kiedy Kaczyński rządził samoobroną w telewizji, to był tam taki przedstawiciel samoobrony, pan Rudomino, pozdrawiam serdecznie. I on jakby wszedł tam rzeczywiście do władz TVP z nadania samoobrony, ale chodziło mu tylko o jedno, żeby mu finansowali wyjazdy zagraniczne, on będzie robił programy podróżnicze, więc jak ty zostaniesz szefem TVP, to ja bym chciał taką posadę pana Rudomino, to znaczy Tomek, państwo będziecie mi finansować jeżdżenie po świecie, bo to jest szczęśliwe. Spoko. Jeśli będą 2,7 miliarda. Powiem tak, są już na tak zwanym mieście. Tomek, opowiadaj. Tomek zna już też tych ludzi. Krąży nazwisko Miszczaka, no. Nie tylko. A kto, nie kogo tylko, jeszcze? Nie tylko. No, Adam Pieczyński na przykład się pojawia w rozmaitych przymiarkach, że ma poprowadzić programy informacyjne w TVP. Więc to zobaczymy. No, drodzy państwo, no to co oni robili. Ja na przykład zostałem uznany, słuchaj, za lobbystę Gazpromu przez TVP. Jedyna rzecz, która mnie łączy z Gazpromem, to, że mam gaz w domu. I to jest jedyny mój styk, byłem uznany za lobbystę Gazpromu. No oni robili rzeczy straszne, pluli jadem, szczuli na ludzi, polowali na ludzi, a słyszałeś ten kłamali. Żart? Słyszałeś ten żart, że
idzie nowa władza, będzie zwalniać dziennikarzy. I ktoś mówi, czyli co, z TVP nikogo nie zwolnią? No bo tam nie ma dziennikarzy, to po prostu. Tam, ale ta manipulacja makabryczna. Sięgała znacznie dalej, no tam były manipulacje na poziomie, no ja pamiętam, no tam ludzie, którzy robili słupki sondaży, podkręcali, żeby to proporcje zmieniali, tak, żeby tak, lepiej absolutnie wyglądało, że PiS super wygląda. Naklejka od Radka, od Pawła, od Marty, bardzo wam dziękuję, od Alfreda, bardzo dziękuję, super podziękowania od Bartosza z wiadomością. Dziękuję za tę rozmowę dwóch najlepszych dziennikarzy politycznych. No to bierzemy TVP, panie Bartoszu. No. Super naklejka od Marioli, super podziękowania od Agnodara. Żerom Żeromski też przysłał, Piotr Wasilewski, dzięki. Michał L. z wiadomością, na jakie frakcje rozpadłoby się PiS, jeśli by się rozpadło. Super podziękowania od Michała z takim pytaniem do ciebie. Gdyby PiS się miał rozpaść, to rozpadnie się na pewno na frakcję tak zwaną emerytalną, czyli właśnie prezes i jego PC. Jego PC, tak, jakaś taka grupa. Może troszkę szersza, ale no bo tam, nie wiem, Terlecki nie działał w PC, ale no, taki fundusz emerytalny. Plus partia, potencjalnie partia centroprawicowa, bardziej umiarkowana od PiS-u i uważą, że coś między Ziobrą a Konfederacją także może powstać. Tak więc potencjalnie, przepraszam, Kaczyński przez lata sztucznie stworzył tę partię, ona jest o wiele bardziej zróżnicowana, jeżeli dzisiaj się rozmawia z politykami PiS-u. Nie tylko Sasin mówi, że na przykład zaostrzenie prawa aborcyjnego było błędem. Oni mówią tak nie tylko politycznie, oni mówią tak dlatego, że mają takie poglądy. A zatem to jest partia o wiele bardziej zróżnicowana i powtarzam, no gdybym miał stawiać, to takie nurty bym wyodrębnił. Chorutki jesteś. Tak. Chrypę mam, drodzy Państwo. Tym bardziej Ci dziękuję, że przyszedłeś. Chrypę mam, drodzy Państwo, tak to się kończy właśnie. Rozmawianie z politykami przez telefon, na dworze i udawanie, że jest wiosna. Nie jest wiosna. Super naklejka od Roberta, dzięki Robercie. Super podziękowania od Pawła Hołody. Z pytaniem, dlaczego PO nie postawiła Ziobry przed Trybunałem Stanu? Nie wierzę, że dla posłów od tego głosowania ważniejsze było cokolwiek innego. Wiadomo było, kim jest Ziobro. Wspomina pan rok 2007. A nie, co ja gadam. To był tuż przed wyborami w 2015 roku był głosowany. To Ewa Kopacz nie pojawiła na głosowaniu. To nie przyszło na głosowanie. Drodzy Państwo, dlatego że, tak jak powiedziałem, rozliczenia po pierwszych rządach PiS-u, czyli po tych rządach 2005-2007, czyli mówimy o rządach, czyli Platforma dochodzi do władzy w 2007, Tusk oddaje premierstwo w 2014, Kopacz jest premierem do 2015 roku. Więc w tym okresie 2007-2015 te rozliczenia były fikcją. Te rozliczenia były fikcją, były stworzone komisje za pierwszej kadencji Tuska, czyli 2007-2011, komisja naciskowa, czyli ona miała zbadać naciski Ziobry na prokuraturę za pierwszych rządów PiS-u. Była komisja do spraw okoliczności śmierci Barbary Blidy, pamiętasz? Tak, tak. Ryszard Kalisz nią kierował. I ona też bardzo, ona bardzo wyraźnie pokazywała ingerencję Ziobry w tamtą sprawę, która skończyła się śmiercią Blidy. No ale proszę zwrócić uwagę, człowiek, który wtedy kierował Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego za pierwszego PiS-u, Bogdan Święczkowski, który prowadził operację przeciwko Blidzie, to jego agenci weszli do jej domu. No dzisiaj jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej był prokuratorem, jak PiS wróciło do władzy w 2015 roku, został prokuratorem krajowym. A teraz ma zasłużoną emeryturę w Trybunale Konstytucyjnym. Wiesz co, Andrzej, ty jak nasi politycy, takim ślizgiem ominąłeś pytanie. Nie, ale ja chcę odpowiedzieć. Dlaczego? Znaczy chcę co pokazać. Ja chciałem pokazać, że on, który powinien ponieść odpowiedzialność, bo nie kierował, poniósł. No właśnie pytanie, dlaczego PO znaczy, nie postawiło? Mało, że nie poniósł. On potem został prokuratorem krajowym, a dzisiaj ma emeryturkę w Trybunale. Bo nikt realnie, znaczy Platforma zakładała i Tusk do jakiegoś stopnia też tak zakładał, że ta wojna polityczna między nim a Kaczyńskim to jest wojna, która jest korzystna dla obu stron, bo oni polaryzują opinię publiczną, wyzywają się nawzajem, my się też nawzajem wyzywamy, ale głosujemy każdy na swojego albo każdy przeciwko drugiemu.
Natomiast sytuacja zmieniła się po Smoleńsku, to znaczy po Smoleńsku Kaczyński uznał realnie, że Tusk ponosi odpowiedzialność za śmierć jego brata. I to była fundamentalna zmiana w polityce. Było po drodze parę rzeczy, dobra, wyrzucenie Mariusza Kamińskiego z CBA w 2009 roku, które moim zdaniem też zmieniło Kamińskiego. Kamiński z takiego człowieka, który był uważany za bardzo prawicowego, związanego z PiS-em, ale jednak takiego uczciwego. Może on przegina w tych prowokacjach, no ale generalnie ściga wszystkich. W 2009 roku, jak Tusk go wyrzucił z CBA, moim zdaniem on już się zaprogramował wyłącznie do dojeżdżania Tuska. W 2010 roku jest Smoleńsk, Kaczyński kompletnie zmienia politykę, uważa, że Tusk odpowiada za śmierć jego brata. I od tego momentu Kaczyński realnie dąży do przejęcia władzy i przebudowy państwa, bo uważa, że to państwo postkomunistów i Tuska odpowiada za śmierć jego brata. Tusk osobiście, ale pewien system, który on zbudował, odpowiada za śmierć. Trzeba to państwo przebudować totalnie, obsadzić swoimi ludźmi, ale druga strona tego nie rozumiała. Znaczy Tusk, wygrywając wybory w 2011 roku, wciąż uważał, że to jest ten rodzaj gry, którą Kaczyński prowadzi z nim, raz ty rządzisz, raz ja rządzę, ale generalnie nie robimy sobie krzywdy. I powiem tak, tak jak państwu powiedziałem, ja robiłem wywiady z Kaczyńskim regularnie ponad dekadę, to są takie wywiady, które z nim robiłem raz na 3 miesiące, raz na pół roku w różnych mediach, w których pracowałem, w Newsweeku, we Wprost, w Rzeczpospolitej i w Onecie. I zacząłem z nim rozmawiać regularnie po tym, jak stracili władzę w 2008 roku się to chyba, czy 2007 się to zaczęło, jakoś tak, już nie rządzili. A ostatnia rozmowa to był chyba właśnie 2017 rok, kiedy Kaczyński wrócił do władzy. I mam na to konkretne dowody, bo mówiłem o tym na przykład gdzieś tam wypytając się w telewizjach. Jak PiS wygrał wybory, to ja powiedziałem, co oni zrobią, dlatego że ja to wiedziałem. Bo on w każdym wywiadzie, nikt nie traktował tego poważnie, ale on w każdym wywiadzie powiedział, trzeba przejąć Trybunał, trzeba rozmontować Sąd Najwyższy, trzeba przejąć media państwowe. Inna rzecz, że mówił, że tam władza powinna mieć jeden kanał, opozycja drugi. Oczywiście tego nie zrobił, tylko przejął obydwa. I parę innych rzeczy po drodze. Więc on generalnie opowiadał o tym, co zrobi i nikt nie traktował tego poważnie. Nikt nie uważał, że on jest zdolny do przejęcia władzy, a on jednak był zdolny do przejęcia władzy i ten trik z Beatą Szydło, ten trik z Andrzejem Dudą do tego doprowadził. Nikt nie zdawał sobie sprawy, jak dewastujące dla Platformy będą na przykład te taśmy łusowe, tak? Znaczy tu sobie zdawał sprawę, bo to wpłynęło na jego decyzję o wyjeździe z Brukseli, bo on uważał, że Platforma już władzy nie odzyska. Natomiast miałem wrażenie, że ci, którzy byli na tych taśmach, część z nich do dzisiaj uważa się za ofiary i uważa, że w ogóle nic się nie stało. No stało się bardzo dużo. Więc jakby, co chcę powiedzieć? Dlaczego nie było rozliczeń? Bo Tusk uważał, że to jest pewnego rodzaju gra między nim a Kaczyńskim. Gra na polaryzację. Czyli tylko zmieniło się w 2010 roku, bo Kaczyński realnie postanowił dojechać. Czyli świadomie nie zepchnęli ze skały Ziobry. A mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Wyrok Trybunału Stanu i Ziobro by nie mógł na przykład kandydować, nie mógłby być ministrem. To prawda. I wiele rzeczy by pewnie wyglądało inaczej. Super naklejka od Wojciecha Wojteckiego, dzięki. Super podziękowania od Roba. Michał Wasilewski pyta, czy widzi kubek z prezesem. Tak, Andrzej pije w kubeczku z prezesem. Ale ładnie. Super podziękowania od Pola, super naklejka od Pawła, super naklejka od Katarzyny, super podziękowania od Bena Kruczka, super naklejka od Doroty i Tomasza. Ale wiesz, że tutaj jest... No. Uśmiechem cię witam, obniżę głos, szeptem pozdrawiam, radosny nastrój na piękny dzień zostawiam. To jest błąd zasadniczy, drodzy państwo, na tym kubku. Bo tam, znaczy, jest kod, jest 10 zł, tu raczej miliony powinny być, bo prezes milionami zarządza, no ale... Kawa? Prezes nie pije kawy. Herbata. Herbata i to w szklance. Zawsze herbatka. I to zawsze w szklance. Herbatka albo zielony kubek, to jeszcze pamiętam. Pod jakim nickiem Andrzej Stankiewicz ukrywa się na Twitterze, czyli na X-ie? I tego nawet ja nie wiem. Andrzej nikomu nie chce powiedzieć, bo ma święty spokój. Bo ja go nie pamiętam. Nie kłam, wyświetla ci się przecież. Super naklejka od Maj Barbara i Dariusz Muszyński, dziękuję. Podziękowania od Piotra i Anny, od Roberta. Z wiadomością. Panie Andrzeju Stankiewicz, proponuję pierwszy odcinek z Australii. Pozdrawiam.
Pan mnie zaprasza? Brisbane. Bo ja byłem dwa razy. Piotr? Robert. A Robert? Robert Grigiel. Mój kolega Piotr jest w tej chwili w Brisbane. Pozdrawiam Brisbane, byłem, łamie mi pan serce. To jest piękny kraj, drodzy państwo, ale w tej chwili chyba niewielu stać, żeby tam polecieć. Piękny, piękny. Brisbane. Super podziękowanie od Łukasza Kołodyńskiego z wiadomością. Regularnie oglądam Sekielski Sunday Night Live i stan wyjątkowy. A dzisiejszy program to jest stan idealny. No, Tomek, musimy coś razem zrobić. Stan idealny. Ja stan ty idealny. Ale słuchaj, tak, znaczy musimy to zrobić. Dobrze. Tylko kiedy my to zrobimy? Ty jesteś już tak zajęty, że... Słuchaj, noce są długie. Prezes funkcjonuje nocami, zobacz. Rządził 8 lat, da się. Śmiało powiem, dwóch największych fachowców od oceniania PiSu. To jeszcze Łukasz napisał do nas. Oj, Andrzeju, słuchaj, już godzinka minęła. Nie będę trzymał cię dłużej. Bo i tak dziękuję ci za to, że się zjawiłeś w niedzielny wieczór. Nie chcę cię też wystraszyć, żebyś jeszcze się kiedyś tu pojawił, bo widzę po reakcjach widzów, że są zachwyceni twoją obecnością i tym, co opowiadałeś, twoją wiedzą, twoim doświadczeniem, znajomością polskiej polityki. Dziękuję ci za analizę, za trochę wspomnień i anegdot, które są najważniejsze i których... No, obaj nazbieraliśmy mnóstwo, nie? To prawda. I tym bardziej powinieneś znaleźć, ja też zresztą, czas na napisanie książki. Jak patrzę, zobacz, jak jacy młodzi reporterzy biorą się za pisanie książek. I co to jest w ogóle? Andrzej, ale... jak to? Taki szczyl już książkę wydał. Ale ja trzymam kciuki za młodych. Natomiast rzeczywiście, drodzy państwo, sentymentalna nuta się w człowieku budzi i nastraja go, może rzeczywiście trzeba będzie jakieś wspomnienie napisać, bo słuchaj, otóż ja pamiętam czasy, kiedy, no to nie było tak daleko, to tak dawno w sumie, 2011-2015, kiedy Mariusz Błaszczak był szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, które wtedy było w opozycji. No i teraz znowu będzie. Ale on był fantastycznym szefem klubu. Rozmawiał, oddzwaniał, przychodził do programów. I powiem ci więcej, Tomek, on teraz będzie szefem klubu i wiesz, że zaczął rozmawiać z dziennikarzami. Co więcej, ja obstawiam, słuchaj, no może jeszcze nie w tym roku, bo to jest trauma zbyt mocna. Dajmy im szansę, żeby się otrząsnął. Ale już po trzech króli, czy też jak to mówił pewien polityk sześciu, ja widzę Błaszczaka, Mariusza, w samochodzie Onet rano, gdzie on przychodzi, siada obok na fotelu. I... Ja go uważam, że on nawet będzie chciał usiąść za kierownicą, więc wiesz. Czołgu. Andrzejku, dziękuję ci bardzo. Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu, współautor, współtwórca no, najpopularniejszego politycznego podcastu w polskim eterze, dobra, w polskim eterze, czyli Stan Wyjątkowy oraz, no wiadomo, sława, klasa sama w sobie, czyli siódmy dzień tygodnia i rozmowy z politykami. Zapraszam serdecznie. Trochę Andrzej ma do robienia, do tego jeszcze jest felietonistą Newsweeka, za co ci bardzo dziękuję. No czytają państwo te felietony moje. Tak, czytają. Przy okazji, od razu pokażmy, Krzysiu, okładkę najnowszego Newsweeka. Tam też w temacie, o którym my dzisiaj rozmawialiśmy, czyli Andrzej Duda rośnie, a prezes trochę maleje w związku z tym, że jest w opozycji. No i co z tego wszystkiego wyniknie? Czy będziemy mieli nad prezesa Dudę? No zobaczymy. Ja też tutaj, tak jak trochę, tak jak to już mówił Andrzej wam, też nie wyczuwam w Andrzeju Dudzie takiego zacięcia do polityki partyjnej. Znaczy, jemu się spodobało prezydentowanie. Ale może wiesz co, też tak uważam, tylko że on jest relatywnie młodym politykiem, za granicą może nie być opcji. On miał taki pomysł, że powstanie za amerykańskie, unijne pieniądze coś takiego, jak jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, tylko powstanie taki bank do odbudowy Ukrainy i on będzie jego szefem. No ale dzisiaj może nie być opcji, Amerykanie są zajęci w tej chwili sytuacją na Bliskim Wschodzie. I Niemcy, jeśli już to będą Niemcy stawiać ten bank, a z kim rozmawia dzisiaj Zełenski? Więc może być tak, że prezydent nie będzie miał wyjścia i ma też bardzo ambitną żonę, nie zapominajmy o tym. No dobra, to tyle dzisiaj. Andrzej Stankiewicz, wielkie dzięki jeszcze raz Andrzeju, dobrego Tomasz Sekielski. Wieczoru. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.